Szczęść Boże, Piotr Brzezina, jest 10, więc czas na informacje dnia. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji w Polsce. Nasz kraj w Brukseli będzie reprezentować premier Beata Szydło. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmaga się z ostrą krytyką opozycji, która polskie polityczne konflikty próbuje również przenieść na arenę międzynarodową. To, co jest robione przez ostatnie dwa miesiące, ma realny, negatywny wpływ na odbiór naszego kraju, zarówno w Brukseli, jak i w poszczególnych krajach unijnych, ale również za oceanem. To właśnie dzięki zabiegom m.in. Platformy Obywatelskiej jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się specjalna debata o Polsce. W ostatnich tygodniach wysocy urzędnicy unijni, pochodzący głównie z Niemiec, krytykowali reformy wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Europejska wszczęła wobec Warszawy procedurę kontroli praworządności. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski podkreśla, że Unia zmaga się obecnie z wielkimi kryzysami i wywoływanie konfliktu z Polską może się dla niej źle skończyć. Polska jest bardzo ważnym elementem całej konstrukcji, że wyjęcie czy odsunięcie Polski, czy próba wejścia w konflikt z Polską po prostu osłabia całą konstrukcję. Tak? I na to dzisiaj Europy nie stać, żeby osłabić jeszcze po raz kolejny konstrukcję europejską, bo naprawdę to jest w interesie Europy, żeby Polska była na pokładzie, a nie żeby Polska była uważana za kogoś, kto, wobec którego można jakiekolwiek stosować działania niekonwencjonalne. Jutro w Parlamencie Europejskim premier Beata Szydło będzie przekonywać europejskich polityków, że w Polsce nie dzieje się nic złego, a zmiany są wprowadzane w sposób demokratyczny, zgodnie z wolą większości. Pani premier, jest już przygotowana, przemówienie już jest gotowe. Na pewno będziemy chcieli wyjaśnić tę sytuację, która obecnie zaistniała, ponieważ myślę, że Parlament Europejski, jak również politycy europejscy nie do końca mają pełne wyobrażenie na temat obecnej sytuacji w Polsce i mają nie do końca rzetelne informacje. W związku z zagranicznymi atakami na obecny rząd, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało specjalny spot. Każdy ma prawo do swojej opinii, ale problem zaczyna się, gdy przegrana partia i sympatyzujący z nią dziennikarze zaczynają wykorzystywać swoje wpływy i rozgoryczenie wylewać za granicą. Angażowanie zagranicznych polityków, proszenie ich o interwencję. Taki rachunek zapłacimy wszyscy, dlatego mamy apel do opozycji. Na arenie międzynarodowej współpracujmy. Przeciwko ingerencji Unii w sprawy polskie jutro przed Komisją Europejską odbędzie się protest. Jego organizatorem jest Prawica Rzeczypospolitej. Trwa wizyta prezydenta Polski w Belgii. Właśnie w tym momencie powinno rozpocząć się spotkanie z Donaldem Tuskiem. A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Adrian Mul. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Brukseli jest jedną z najważniejszych w 2016 roku. To tu znajduje się główna kwatera sił NATO, gdzie prezydent spotka się z Jensem Stoltenbergiem. Tymczasem rozpoczyna się ofensywa dyplomatyczna, o czym wspominał wczoraj podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Szczerski. Pan prezydent udaje się z wizytą do Brukseli, aby rozmawiać o szczycie NATO w Warszawie. Zwracam uwagę na to, że główną część jutrzejszego dnia pan prezydent spędzi w towarzystwie po pierwsze dowódców cywilnych, czyli kierownictwa cywilnego NATO z sekretarzem generalnym Stoltenbergiem, później u dowódców wojskowych w sztabie natowskim i to będzie ten początek przygotowań półrocznych do szczytu NATO w Warszawie. Podczas poniedziałkowej wizyty prezydent spotka się także z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, z którym omówi plany polityczne Unii Europejskiej na 2016 rok. Najważniejszymi tematami będą tzw. Brexit, czyli proces ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, polityka migracyjna, problemy Schengen i polityka energetyczna, w tym niekorzystny dla naszego kraju plan budowy gazociągu Nord Stream 2. Wizyta prezydenta zakończy się w położonym na południe od Brukseli mieście Mons. Tam prezydent spotka się z naczelnym dowódcą sił NATO, generałem Filipem Bridlowem. Z Brukseli dla informacji dnia Adrian Mul. A teraz o kłopotach gnieźnieńskich bezdomnych. Stowarzyszenie na rzecz pomocy bezdomnym i integracji społecznej Dom otrzyma mniej pieniędzy na terapię. Dla gnieźnieńskiego ośrodka oznacza to jedno – redukcję zatrudnienia i brak możliwości kontynuowania programu wychodzenia z bezdomności i leczenia alkoholizmu. Zagrożone jest też funkcjonowanie ośrodka, w którym dziś schronienie znalazło kilkudziesięciu bezdomnych. Maciej Sołtysek w gnieźnieńskim ośrodku dla bezdomnych przebywa od 2 lat. Gdyby nie schronisko, musiałby żyć na ulicy. Utraciłem pracę, już nie miałem za co opłaty
opaty robić, eksmisja i musiałem przejść do ośrodka. Dziś wychodzi na prostą, ma szansę na stałą pracę i mieszkanie. Praca tutaj była od prezydenta miasta, tutaj sprzątaliśmy ulicę. Takich osób jak Maciej w ośrodku dla bezdomnych jest więcej. Niektórzy przebywają tu od 10 lat. Przez ten okres z alkoholizmu udało się wyciągnąć ponad 60 osób. Tylko w ostatnim czasie z bezdomności wyszło kolejnych 20 osób. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie terapia. Niestety zarówno terapia dla bezdomnych, jak i sam ośrodek być może już niedługo przestaną istnieć. Powód? Zbyt mało pieniędzy na ośrodek. Jest zagrożone po prostu jego funkcjonowanie. Funkcjonowanie to są opiekunowie. A jeżeli nie ma tych pieniędzy na tych opiekunów, no to niestety schronisko jest zagrożone. Niedawno gnieźnieńscy radni przegłosowali, że ośrodek dla bezdomnych otrzyma o 30 tysięcy złotych mniej, a to oznacza zwolnienie aż dwóch opiekunów. Mamy dużo usamodzielnień, powrotu do rodzin, bo opiekunowie są tutaj strategiczni. Tłumaczy Maria Chwiałkowska, sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie. Mam panią pielęgniarkę, która jest przede wszystkim resocjalizatorem i arteterapeutką. Teraz obecnie też mam panią opiekunkę, która jest resocjalizatorem po wyższych studiach, także arteterapeutą, terapia przez sztukę, więc myślę, że kadrę mamy naprawdę dobrą. Co z tego, jeśli ośrodek może zostać wygaszony? Oczywiście nikt z urzędników miejskich oficjalnie tego nie przyzna. Zamiast tego usłyszeliśmy takie tłumaczenie. Nie jest dofinansowanie na prowadzenie schroniska, bo miasto Gniezno nigdy nie miało schroniska, nie prowadziło i na tą chwilę też nie prowadzi schroniska dla osób bezdomnych. Schronisko finansuje się z konkretnych celowych dotacji poprzez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Koniec końców ośrodek zamiast dotychczasowych 130 tysięcy złotych otrzyma tylko 100 tysięcy. Nieoficjalnie mówi się, że miasto da zarobić podopiecznym ośrodka. To może być jednak trudne, bo większość bezdomnych ma problemy zdrowotne. Stowarzyszenie, aby zebrać brakujące pieniądze, nie wyklucza kwesty na ulicach. Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tradycyjnie już przez 8 najbliższych dni o zgodę wśród bliźnich będą się wspólnie modlić katolicy, prawosławni, a także ewangelicy. Hasło tegorocznego tygodnia to słowa z pierwszego listu świętego Piotra, wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Pana. Co roku w styczniu wierni różnych wyznań spotykają się na nabożeństwach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych, by wspólnie dążyć ku jedności chrześcijan. Każdy dzień modlitw ma przygotowany swój temat, m.in. wezwani, aby być posłańcami radości, wezwani do głoszenia Ewangelii czy posłuchajcie tego snu. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali łotewscy chrześcijanie. Tym razem sięgnięto do źródeł, czyli chrztu. A to bardzo ważne także ze względu na 1050. rocznicę Chrztu Polski. Chcielibyśmy, żeby przy okazji tych centralnych uroczystości jubileuszowych, czy to na Ostrowie Lednickim, czy też na Stadionie Lecha, powtórzone zostało to orędzie, wspólne oświadczenie o uznaniu chrztu, które zostało w Polsce wypracowane, jest jakimś unikatem takim na skalę europejską żeby ono było przypomniane. Jak mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, jedność chrześcijan nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem, do którego powinniśmy dążyć. Jedność chrześcijan chciana przez Chrystusa jest w dalszym ciągu pragnieniem i myślę, że ono jest równie upragnione ze strony wszystkich tych odłamów chrześcijańskich. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony zawsze w styczniu, między 18 stycznia, dniem wspominającym świętego Piotra, a 25 stycznia, dniem upamiętniającym świętego Pawła, apostołów, którzy charakteryzują dwa prądy chrześcijaństwa, katolicyzm i ewangelizm. Iran wywiązał się z porozumienia atomowego. W związku z tym, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zniosły sankcje. Według wielu ekspertów zniesienie restrykcji spowoduje zmianę sytuacji nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na całym świecie.
Spór o program atomowy Iranu trwał ponad 12 lat. Zachód konsekwentnie nakładał lub zaostrzał sankcje wobec Iranu, by zmusić ten kraj do rezygnacji z rozwijania programu nuklearnego, co zdaniem zachodnich rządów miało na celu budowę broni jądrowej. Teheran zaprzeczał tym doniesieniom. W wyniku nieugiętego stanowiska i embarga naftowego rokrocznie Iran tracił 40 miliardów dolarów. W sobotę nastąpił wielki przełom. Iran wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego. To jest dobry dzień. Działania Iranu zostały zweryfikowane. Można rozpocząć zwalnianie Iranu z niektórych kar i starać się uzyskać dostęp do pieniędzy, które zostały zamrożone. I być może najważniejsze, że udało nam się dokonać tego na drodze dyplomacji, bez uciekania się do kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie. Dzięki zniesionym sankcjom Iran będzie mógł znów eksportować ropę do Unii Europejskiej, a także odzyska dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Przełoży się to także na poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zniesienie sankcji wobec Iranu ma pozytywny wpływ na Syrię. Zniesienie sankcji przyczyni się do załagodzenia stosunków Iranu z Europą i Stanami Zjednoczonymi. To z kolei spowoduje, że podmioty będą chętniej chciały negocjować, by rozwiązać wszystkie problemy. Jeśli każdy kraj mógłby usiąść przy takim stole negocjacyjnym, bylibyśmy w stanie znaleźć na wszystko rozwiązania. Zdaniem wielu ekspertów, porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego sprawia, że Bliski Wschód, a także cały świat stają się bardziej bezpieczne. Myślę, że to zniesienie sankcji wobec Iranu odegra pozytywną rolę dla stabilności w regionie. Wejście Iranu do globalnej polityki ułatwi rozwiązywanie konfliktów regionalnych, a także połączy siły antyterrorystyczne, które przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku, co bez wątpienia nie będzie wcale proste. Tak więc zniesienie sankcji wobec Iranu będzie korzystne dla Iraku w dłuższej perspektywie. Iran ma drugie co do wielkości złoża ropy na świecie, a także czwarte największe złoża gazu ziemnego. Od teraz zachodnie firmy będą mogły rozpocząć relacje biznesowe i kupować irańską ropę i gaz. Na koniec prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia w południe. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody dla naszego kraju. Przed nami mroźny i raczej pochmurny dzień, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Na niewielkie rozpogodzenia będą mogli liczyć mieszkańcy Szczecina, Gdańska, Olsztyna oraz Białegostoku. Niemal w całym kraju przelotnie popruszy śnieg. Temperatura powietrza będzie oscylować w przedziale od minus 2 stopni na Pomorzu, około minus 3 w centrum, do minus 5 stopni na Lubelszczyźnie. Dziś przewidziany jest spadek ciśnienia. Barometry w południe wskażą 1022 hektopaskale. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. A już teraz zapraszam Państwa na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.